Cześć. Witam serdecznie. Pewnie wiecie, została założona jakiś czas temu, z parę tygodni temu, zrzutka w serwisie zrzutka.pl na miernik Acoustimeter AM10. Cel to jest 1600 zł. Zostało uzbierane 756 zł. No, można powiedzieć, że 806, bo w gotówce od znajomego dostałem 5 dych, ale no, przyjmijmy 800, dobra. Jest to połowa z celu. Ludzie, powiem wam tak. Te wpłaty, to nie jest tak, że ja to wypromowałem raz czy dwa i takie wpłaty są. Ja to bardzo często promowałem, wysyłałem znajomym, prosiłem znajomych, żeby udostępniali. I tyle się dało wyrobić. Dzięki dobroci niektórych ludzi udało się tyle uzbierać. Są tacy, co wpłacali nawet po 100 zł. Jest jedna osoba, co wpłaciła łącznie 150. Byli też tacy, co wpłacili takie małe kwoty typu 3, 8 zł. Byli też tacy, którzy wpłacili po 25, 50. Przydziały są różne. Najważniejsze jest, żeby w ogóle cokolwiek tak naprawdę dać, żeby pomóc. Aczkolwiek najważniejsze jednak są działania. Są działania i tutaj o tym będzie też ten odcinek w dużej mierze. Wiecie co? Powiem wam tak. Nie wiem, czy to pamiętacie, no ale może pamiętacie. Pisałem też parę razy o tym tu w internecie. W 2012, czy to był 13, no powiedzmy 12. PO chciało wprowadzić akta. Było to ukryte w ustawie o rybołówstwie. Akta były tam ukryte. Ogromna cenzura internetu tak naprawdę. Tak. Były protesty w Polsce. Ile było osób? Jak myślicie? Obstawcie teraz ile. Co? Pewnie myślisz, że 100? 200? 500? Nie, mój drogi. Było zazwyczaj około 1100 osób. No, co najmniej 1000 powiedzmy. 2000 może było, nie wiem. To by trzeba było jakoś policzyć, bo są nagrania. Są nagrania na oko, mówię na oko. Na oko około 1100 osób było. Moim okiem. Obecnie mamy dyrektywę akta 2. Obecnie trwa wprowadzanie tego. Zostało przyklepane wszystko. Obecnie mają czas wszystkie państwa na wprowadzenie. Ile było ludzi na protestach o akta 2? Jak myślicie? Ile było na tych protestach odnośnie akta 2? One były, no, stosunkowo niedawno. To był 2018 i głównie 2019. No i no. No to ja wam odpowiem. Średnio na każdym z tych protestów mniej więcej było około 50 osób. Mniej więcej średnio, 50-60. Tyle było na protestach o akta. Na jednym, były też marsze robione oczywiście. To tam było więcej osób, wiadomo. Już tam było około stówki. No ale jednak 120 nie przekraczało. I to z całą pewnością. Protesty przeciwko 5G. Też warto o tym wspomnieć. Były, no, stosunkowo niedawno robione. Ile było osób? Na niektórych protestach było nawet w okolicach 5-6 osób. Na niektórych protestach. Były też takie, co było około 30. No wiadomo, to było robione na rynku.
mówię stałych osób, takich stałych, co stały, około 25-30. Dochodziły jakieś osoby co jakiś czas, także można powiedzieć, że no, z nimi to łącznie tak mniej więcej średnio 40, powiedzmy. Na protestach oczywiście w Warszawie jest większa frekwencja niż w Krakowie, bo ja głównie biorę pod uwagę Kraków. Bo no jednak tam uczestniczę zazwyczaj w tych manifestacjach, także mam rozeznanie. Tak, jednak wiem co się tu dzieje w okolicy, w Małopolskim, tak? No i wiecie co? I wam powiem tak. Jeśli wy się nie obudzicie, to będzie po was. Ja wam mówię tak. Jeśli, ja rozumiem, nie macie czasu, nie możecie, czy tam jakiś inny powód, iść na manifestację i sprzeciwiać się publicznie temu na ulicy. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że macie jakieś problemy, czy tam fizyczne, że coś wam się dzieje, tam powiedzmy z nogą, czy z czymś. Rozumiem to. Aczkolwiek widziałem na manifestacji przeciwko ACTA, że była osoba, ACTA 2, że była osoba na wózku i to jeszcze, która tak naprawdę ledwo mówiła i nawet miała swoje przemówienie. Także to też nie jest jakiś wielki problem, ale no, jak ja coś tacy jesteście, to jeszcze to jest do zrozumienia. Ale jeśli wy nie... Jeśli was, ja jestem taki, że jeśli się mnie coś spytacie o wiedzę, to ja wam odpowiem. Za darmo, ja wam wytłumaczę dokładnie, prosto i się mnie pytacie. I to dosyć często i wam odpowiadam. Nie żądam żadnych pieniędzy. Możecie się pytać też na portalu prawy-glost.prv.pl. To jest mój portal, tam macie też o ACTA 2, o TREK, o cenzurze z YouTube'a, o 5G, o nowym rozporządzeniu odnośnie podwyższenia norm, o mega ustawy, która weszła. Także ja naprawdę dużo dla was działam. Ja naprawdę dla was dużo działam. Ile pomiarów zostało przeze mnie zrobionych? To są setki pomiarów, ludzie. Tyle dla was robię, że po prostu na pewno naprawdę to jest dużo. To jest naprawdę dużo. Tyle wam pomagam, doradzam wam. Tyle pomagam, że szkoda gadać. Rozgłaśniam to wszystko. Też niektórych, jak są w potrzebie faktycznie, to też wspomagam. Na przykład Rafik Nawi zbierał, dołożyłem 100 zł. Jak pan Gelsok zbierał na leczenie, też mu dołożyłem tam kilkanaście złotych. To nie jest tak, że ja od siebie nic nie daję, bo ja naprawdę daję dużo. Tylko wy musicie coś od siebie dać. Jeśli wy nawet na tym Facebooku nic nie nagłaśniacie, macie wywalone przysłowiowo na to. Nawet tam wiedzy nie zgłębicie, bo po prostu no śmiejecie się, że nieszkodliwe nic mi nie zrobi, mnie to nie dotyczy, to nie przejdzie, nie ma szans, to przecież fake. Jeśli wy tak myślicie, to wy jesteście po prostu skończeni. Jesteście po prostu skończeni, jest po was, autentycznie jest po was i będzie z wami coraz gorzej, z każdym miesiącem. Ludzie, trzeba dawać opór. Tak jak są te protesty czasami jakieś tam w Polsce, to wy myślicie, że to nic nie daje? Daje. Władza się boi. Może nie bardzo, ale odczuwa jednak stres jakiś, jak społeczeństwo na ulicę wychodzi i manifestuje. Nagłaśnianie każdy może. Umiesz przecież założyć konto na Facebooku. Pewnie masz, bo większość ma jednak. Umiesz dołączyć do jakichś grup. Umiesz dołączyć. Umiesz napisać posta. Umiesz skopiować link, dać link.
powiedzieć, że potrzebne, żeby wspierali, podlinkować nawet pod stronę moją z artykułami o 5G, o tych różnych megaustawie, o rozporządzeniu tym odnośnym norm, o wszystkich tych informacjach związanych z 5G. Umiesz podlinkować. Umiesz chyba to zrobić. To nie jest naprawdę wielki wyczyn. A to naprawdę dużo daje. I to jest tak naprawdę minimum. Jeśli nie masz pieniędzy na zakup miernika, to przynajmniej się tutaj dołóż. Warto zakupić miernik, do czego każdego zachęcam. Oczywiście wpierw trzeba mieć wiedzę, przynajmniej takie podstawy. Mogę wam to dać, mogę wam tą wiedzę przekazać, oczywiście za darmo, ale jest ona dostępna chociażby nawet na tych YouTubach, chociażby na tym moim portalu. Na Facebookach też jest dostępne, na różnych tam fanpage'ach, grupach, na YouTubie, na kanałach różnych, czy tam na filmach. Także to nie jest trudno zgłębić. Racja, trzeba poświęcić czas. I to nie 30 minut, tylko żeby co najmniej 2-3 godziny, żeby już coś tam wiedzieć w miarę przyzwoicie. Ja na zgłębianie wiedzy w tym zakresie poświęciłem kilkanaście godzin. I to grube. Wiecie co? Pomiarów, tak jak mówiłem, setki zostało wykonanych. Obecnie miernik nie wystarcza. Potrzeba nowy. Jak będzie rozporządzenie, wejdzie. Podejrzewam, że w grudniu, styczniu już wejdzie. Normy będą stukrotnie zwiększone. Tak jest napisane obecnie w propozycji rozporządzenia, że stukrotnie zwiększenie. Wiecie co? Oni nie podkręcą od razu tych anten na stukrotnie więcej, ale podkręcą pewnie z dwakrotnie, trzykrotnie, czterykrotnie więcej, tyle może. Wtedy miernik będzie po prostu poza skalą, bo to są wartości już w ogóle kosmiczne, w ogóle. Obecna norma w Polsce to jest tragedia. Obecna norma to ona została bardzo dawno po prostu dana na potrzeby wojska. W Szwajcarii jest znacznie mniejsza, w Strasburgu, w Wiedniu też jest również mniejsza znacznie niż w naszym kraju. Bioinitiative SBM 2008, SBM 2015 i EuropaM 2016. Widzicie, jakie tam są normy? Znacznie mniejsze niż norma polska, limit polski. Jakby takie limity były w kraju, może i by wszędzie nie było zasięgu. Zasięg by zmniejszył się. Ale ile chorób mniej by było. Jakby ta plaga nowotworów spadła znacznie. Jakby ludzie byli mniej agresywni. Jakby byli mądrzejsi. Jakby lepiej było. Ludzie. Ja wam powiem tak. Z każdym rokiem jest autentycznie gorzej. Z każdym miesiącem nawet. Z każdym miesiącem. Może tygodniem, aczkolwiek z miesiącem z pewnością. Odnośnie miernika. Bo poruszyłem, nie dokończyłem chyba. Wpierw wiedza, później miernik, dalsza kontynuacja wiedzy plus pomiary. Taka powinna być kolejność najlepsza. To oczywiście nagłaśnianie cały czas, wiadomo, promowanie wszystkiego. Ludzie, jaki miernik pewnie się pytacie? Niektórzy z was możliwe, spora część też ma mierniki różne z Allegro. Tam po 100, 200, 300, 400 zł. Od razu mówię, to jest badziew. Nie kupować tego. Nie kupujcie tego absolutnie. Nie warto. Są sprzęty z Thermarsa. Dokładnie z serii TM. Na przykład TM190, TM195 czy TM196. Tego też nie kupujcie. Będziecie naprawdę żałować. To jest sprzęt chiński. Niegodny polecenia. To nie jest sprzęt renomowanej firmy, która sprzęty ma w miarę dobrej klasy.
tylko to jest taki sprzęt tak naprawdę, który coś tam pokaże, ale nie można się tym sugerować. Z pewnością jest to znacznie lepsze niż te z Allegrosa 100-200 zł, ale to nadal nie jest taka klasa, żeby można było temu wierzyć nawet w 80%. Najtańszy miernik, taki dobry, to jest Acousticom 2, ten co obecnie posiadam. On kosztuje obecnie, bo jest promocja, bodajże 780 zł jakoś tak. To jest w zaokrągleniu 8 stówek. Jak na to, co ten miernik tak naprawdę oferuje, czyli analizę audio, pokazuje te wartości też. Ma szeroki, bardzo szeroki zakres częstotliwości, od 200 MHz do 8 GHz. Ta cena jest naprawdę dobra. Nie znajdziecie nic lepszego do 1000 zł. Naprawdę nie znajdziecie niczego lepszego. Macie też Acoustimetera AM10, ale do zastosowań domowych to jest aż za dość. To jest aż za dość, ale można sobie takie coś kupić. Bo to jest bardziej do zastosowań takich już profesjonalnych, powiedzmy. No, może przesadziłem, ale dla takich, co się już bardziej interesują. Bo dla profesjonalistów to już jest na przykład od GigaHertz Solution HF59B, który kosztuje 5000 zł. Ja was nie proszę, żebyście dali 5000, bo ja wiem, że tyle nie dacie. To nawet nie ma sensu, bo ja bym to wykorzystywał, ten sprzęt, ja bym robił pomiary. Tylko ja wiem, że tyle nie dacie. Ja wiem, że nie dacie 5000. Za 1600 nie jest dużo. I teraz chyba jedna z ważniejszych części odcinka. Ile wymagam uzbierania kwoty do zakupu miernika? Niektórzy pomyślą 1600 i już. Niektórzy, bo było też tak mówione, że połowa i dokładam. Zostało tutaj trochę zmienione, aczkolwiek niewiele, ale dołożę też coś od siebie w taką nagrodę, która jest obecnie bardzo potrzebna. Obecnie jest na zrzutce 756 zł. Jeśli drodzy Państwo dacie, powiedzmy około 1000 zł. Około to znaczy od mniej więcej 950 do 1000 lub więcej niż 1000. Jeśli dacie, powiedzmy, jeśli na zrzutce będzie 950 zł, to mianowicie miernik zostaje zakupiony. Zostanie zakupiony i w przeciągu kilku dni już będzie u mnie w rękach. Będzie już gotowy tak naprawdę do wykonywania pomiarów dla was i dla mnie, dla wszystkich. Jeśli uzbieram to około 1000 zł, około tej kwoty, to jako nagrodę taką, powiedzmy nagrodę, że w ogóle uzbieraliśmy, daliście taką kwotę, to może zacznijmy tak. Te ostatnie protesty w Krakowie przeciwko 5G były napędzane przeze mnie. Jak ja bym ich nie nagłośnił, jak moi znajomi, ten elektromagnetyczny świat nowotworów i tam inni na Facebooku, czy ja na Facebooku, by nie nagłośnili, to by było maksymalnie, szczerze mówiąc, 10 osób na tym proteście, czy na tych dwóch ostatnich tam. Nagłośniłem bardzo mocno, zrobiłem specjalnie dobrą grafikę tego protestu. To był chyba jeden z ostatnich ten protest, bo dwa chyba nie. Nie wiem, na pewno jeden, ten ostatni przeciwko 5G w Krakowie. Nagłośniłem bardzo mocno. Właśnie proponowałem tutaj tej aktywistce z Krakowa, żeby właśnie zrobiła protest. Zrobiła dzięki mojej inicjatywie.
sam powstał. Oczywiście organizator, no ja tak naprawdę bym nie mógł tego zorganizować, założyć tego na papierze w urzędzie, to po prostu manifestacje. Także to zrobiła aktywistka z Krakowa, pani Teresa, Akademia Polityczna, także ona to porobiła. Ona, pytałem się chyba z miesiąc temu, albo parę tygodni, chyba z 3 tygodnie, jakoś tak, nie wiem, do miesiąca na pewno, jej, jeszcze takiej drugiej, też w miarę ona się tam angażuje, odnośnie protestu przeciwko 5G, czy by zrobiły. Ta pierwsza powiedziała, że nie. Druga powiedziała, że tak, że może by zrobiła, ale taka rozmyślona, taka, że w sumie to raczej wychodzi na nie. Ale się pytałem tak mniej więcej, nie, że ma być, tylko mniej więcej z ciekawości, czy by porobiły. Jeśli byście dali, powiedzmy 950 albo 1000 albo więcej, to ja ręczę, że dołożę wszelkich starań, żeby odbył się protest przeciwko właśnie 5G, przeciwko takim ogromnym poziomom pola elektromagnetycznego w Polsce. Protest. Ja wam ręczę, że dołożę wszelkich starań, aby takie coś się odbyło. Ja wam to autentycznie tu na tym nagraniu ręczę. Ja wam nie obiecuję na 100%, że takie coś się odbędzie, jeśli dacie to, powiedzmy, 1000 zł. Ale na ponad 90% macie, że takie coś się odbędzie. I to macie na ponad 90%. Będzie grafika protestu. Jeśli znajdę osobę, która to po prostu zgłosi do urzędu, by ja tego nie będę, bo nie mam takich możliwości. Megafon bez problemu załatwimy, to nie ma problemu. Jak chodzi o sprzęt, o nagłośnienie tego wszystkiego też nie, a o promowanie tego właśnie, nagłośnienie, promowanie, tutaj to się bez problemu załatwi, tylko tak naprawdę założenie tego, organizacja, tutaj może być parę dni szukania, ale znajdzie się, bo są takie osoby, które by to zrobiły. Z co najmniej 2 już mam tutaj wyszukane. Także nie martwcie się o to. Proszę o wsparcie finansowe. Proszę również o promowanie. Proszę o bycie świadomym. I abyście się po prostu nie dali omamić. Abyście się nie dali omamić. Włączcie to myślenie. Wyłączcie głupotę, lenistwo i działajcie. Działajcie, ludzie, bo zginiecie po prostu. Bo zginiecie, a jedna osoba, czy tam parę osób, czy może kilkanaście na skali kraju, a was, no was nie uratuje. To musi być tak szersza grupa osób, setki. I to nie, że masz jakąś wiedzę prawie zerową i chcesz nie wiadomo jak walczyć. Prawda jest taka, żeby w ogóle z operatorem, czy z taką osobą przeciętną, która jest za tym 5G, no czy z jakimś tam człowiekiem, który to popiera, zazwyczaj oni nie mają jakiejś dużej wiedzy, to musisz mieć dosyć dużą wiedzę, żeby w ogóle tak naprawdę jako tako tą dyskusję przysłowiowo wygrać. Wiedzę musisz mieć dużo. No i gdzie tą wiedzę pozyskać? Mówiłem. Mój portal, wspominałem jego nazwę. Kanał o nazwie Raforest na YouTubie. Tam macie wykłady Pawła Wypychowskiego, też ten gościu z kanału Raforest. Ten facet, on też tam parę filmów. On też tam nagrał filmy właśnie, gdzie też mówi dużo rzeczy. Także tam też warto posłuchać.
kanał elektromagnetyczny Świat Nowotworów, życzliwi technicy GSM-u. Tam też znajdziecie informacje. Grupy facebookowe przeciwko 5G. Warto dołączyć naprawdę. Strona na Facebooku Prawo do Życia. Tam też również macie informacje. Także no to nie jest trudno znaleźć. Tak naprawdę trzeba poświęcić no faktycznie troszkę czasu, żeby sobie to wszystko zrozumieć, uporządkować. Na nagłaśnianie, no to nie jest mega czasu dużo. Da się to wszystko rozsądnie uporządkować. Nie ma większych jakichś problemów z tym chyba. Także wiecie co, ja wam powiem tak, musicie się wziąć w garść. Musicie się wziąć w garść. I w końcu przestać mówić, że jakoś będzie, tylko działać. Bo z każdym miesiącem jest coraz gorzej. Aczkolwiek trzeba walczyć i trzeba dbać o siebie. Także tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie filmu. Pa, cześć.